Witajcie drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy testowali dla Was batony. Będziemy testowali trzy rodzaje batonów. Pierwsze będą Twixy plus dwa zamienniki tychże batonów. Będziemy testowali także Snickersy plus ich alternatywne rozwiązania oraz Marsa plus jeden zamiennik tegoż batonika. Testerami są, jak już znacie, Kasia naszą niezawodną, już w trzecim odcinku występuje, ale mamy też osobę nową, którą jest Grzesiu, który z nami będzie testował. Dzień dobry. Dzień dobry. Szwagier, tester wszystkich odcinków, Marcin oraz Paweł, zwany MC. Na pierwszy ogień poszły trzy batoniki zwane Twixami. No i testujemy, który jest najlepszy. Więc ja pierwszy wydaję werdykt. Moim zdaniem jedynka odstawała, wydaje mi się, że była troszeczkę gorsiejsza. Natomiast miałem kilka razy problem z dwójką i trójką. Musiałbym mieć chyba ze dwa całe batony, żeby to tak porządnie porównać. Pierw zmieniałem, że trójka jest na pierwszym miejscu, później dwójka. Później zamieniłem dwójkę znowuż na trójkę, ale w efekcie zostawiłem, że trójka mi najlepiej smakuje. Później jest dwójeczka, ale jedyneczka bardzo niewiele odstaje. Aczkolwiek różnice, niuanse między nimi są naprawdę takie bardzo delikatne. Zobaczymy, co powie Kasia na ten temat. To mi najbardziej smakowała trójka, ciastko było fajne, chrupiące, czekolada spoko, wszystko fajnie, pełne ciastko, czekolada. Dwójka mi smakowała najmniej, to ciastko było dla mnie takie jakby twarde, w ogóle nie było ani chrupiące, takie nijakie jakieś, nie smakowało mi to. No i jedynkę mam na drugim miejscu, czyli 3-1. Twix ci nie smakował? Powiem ci, że... Dobra, to teraz głos Pawłowi, który się wyrywa. Tak właśnie, bo ja bym chciał potwierdzić to, co powiedziała Kasia, że trójka smakowała najlepiej, ponieważ miała fajne takie chrupiące, lekkie ciastko, które nie trzeba było się przegryzać jak przez pancer wafel. Numerem dwa można by wbijać gwoździe w awaryjnej sytuacji albo używać go jako przedłużenie lewarka podczas podnoszenia samochodu. No. Jedynka była taka średnia. Trójka była najlepsza. Następnie głos przekażemy może do Marcina. No, u mnie podobnie u poprzedników. Trójka najlepiej mi smakowała, gdyż już ponieważ była idealna, tak w porównaniu z tymi dwoma pozostałymi. Z kolei ostatnia dwójka była po prostu za słodka. No a jedynka złoty środek oczywiście. Dziękuję. Dobrze, to teraz może od prawej strony Grzesiu. To u mnie trójka to jedynka, dwójka to dwójka, jedynka to trójka. No i szwagier. U mnie na pierwszym, na drugim, na trzecim miejscu jest jedynka, dwójka, trójka. I teraz. Wszystkie tak samo smakują, z tym, że dwójka ma tylko lekko twardszy wafel. Trójka wygrała u wszystkich zdecydowanie. Trójka. Jedynkę Lidl. To dwójkę Twix. Trójka Aldi. Aldi najlepszy. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Wchodźcie na Facebooka. Zapraszam Was do oglądania pozostałych odcinków, a my się teraz bierzemy do roboty i będziemy testowali dla Was barszcze czerwone z Saszem. Zauważcie, że Kasia już trzeci odcinek z rzędu przychodzi w tych samych ciuchach. No, to tam wstyd. Siara. Jedziemy w tych samych miejscach. Ty, ja też.